Siemanko, Zimeczki. Ja jestem Bergar. Dzisiaj postanowiłem nagrać taki trochę inny odcinek, a mianowicie o mnie, o moim życiu. Tak w skrócie opowiem, czym się interesowałem, jak zacząłem się interesować wędkarstwem i w ogóle co się działo, ile mam lat i takie sprawy. Myślę, że dużo ludzi będzie się ciekawiło takim odcinkiem, więc lecimy. A więc urodziłem się 29 września 2006 roku. Nigdy się nie przeprowadzałem od 13 lat, bo mam 13 lat prawie. Mieszkam w tym samym miejscu pod Warszawą. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to mam na imię Wojtek. Bardzo lubię moją tak zwaną wieś. Mamy tutaj bardzo dużo lasów, stawy różne. Ja sam mam staw na działce. Znaczy to jest oczko wodne tak naprawdę. To jest po prostu staw, tak mówię, jedni mówią tak, jedni mówią tak. Ja mówię na to staw, bo wtedy jest przyjemniej, że łowię na swoim stawie, a nie łowię na swoim oczku wodnym, no bo to głupio brzmi. No dobra, więc sorry za takie przerywki, ale przechodzimy dalej do historii. Teraz powiem o moich zainteresowaniach, te, które pamiętam, te najważniejsze. No i zaczęło się, tego co pamiętam, zaczęło się właśnie od wędkarstwa. Jak kolega pokazał mi wędkarstwo, właśnie wtedy nie wiedziałam, co to jest. No i zacząłem łowić. Pójdziemy później na staw, na którym zaczynałem. Złowiłem swoją pierwszą rybę, był to karaś. No i bardzo mi się to spodobało, więc zacząłem zgłębiać techniki, tajniki wędkarstwa. No i zacząłem się właśnie interesować. Łowiłem sobie i w ogóle było super. Później jakoś o rybach trochę zapomniałem, trochę mi się to znudziło. Dokładnie nie wiem, co się stało, bo wtedy miałem 6 lat, czyli było to jakieś ponad 6 lat temu. No i nie pamiętam, jak dokładnie było, ale pamiętam, że zacząłem się bardzo interesować automatami z Lego po prostu. Lubiłem budować automaty z klocków Lego. Bardzo mnie jakoś zainteresowała ta technika tych automatów i to wszystko, jak to działa, więc zacząłem po prostu budować. Bardzo dużo tego zbudowałem, miałem pokój pełny automatów, które nie działały, jak to zwykle było, bo nie wiedziałam, jak taki zrobić, tylko sobie budowałem jakieś, no wiecie, takie jakieś amatorskie pudełka z Lego. Raz nawet zbudowałem automat taki z kartonu po telewizorze. Zbudowałem takie dziury, tam wywierciłem, jakieś przykleiłem z kartki. Tam były napisane ceny różnych produktów. Zakupiłem sobie za swoje ostatnie oszczędności jakieś tam butelki, coli, jakieś żelki, to wszystko. I po prostu siedziałem w pokoju i czekałem, aż ktoś przyjdzie. No i oczywiście moja rodzina kupowała, nawet sąsiedzi czasami przychodzili, żeby coś kupić, żeby mi nie było po prostu smutno. No i tak to by wyglądało. No ja się z tego bardzo cieszyłem, ale w końcu już ludzie nie byli tak chętni, żeby kupować moje rzeczy, dlatego ja zbankrutowałem, zjadłem wszystko, co zostało, no i tak to właśnie się skończyło. No i nadal się interesowałem tymi automatami, no ale już to już chyba mi zaczęło przechodzić. Między tymi wszystkimi zainteresowaniami oczywiście miałem też takie zainteresowania typowo chłopackie, jakieś Lego Batmany, Indiana Jonesy i w ogóle jakieś Star Warsy. Pamiętam, też interesowałem się gitarą. To było, jak miałem może 6-8 lat. Interesowałem się gitarami. To było właśnie, jak miałem takie 8 lat, interesowałem się gitarami. Mój brat zresztą też lubił, interesował się gitarami i perkusją. No więc w takim klimacie sobie żyłem. No i wtedy, dokładnie nie pamiętam, jak to tam było, ale chyba wtedy znowu poznałem wędkarstwo i zacząłem się interesować tym wędkarstwem znowu, na nowo. Bardzo stałem się takim zapalonym wędkarzem. No i jeszcze w czasie tego wędkarstwa pamiętam, że interesowałem się jeszcze innymi rzeczami, na przykład survivalem. Jeden film na moim kanale jest o survivalu. No i bardzo lubiłem oglądać Beara Gryllsa. Myślę, że większość z was go kojarzy. Więc bardzo się tym interesowałem, miałem swoje krzesiwa, noże i różne takie manierki i różne rzeczy do survivalu. Też mi się bardzo podobało, wychodziłem codziennie na działkę, żeby rozpalać ognisko krzesiwem. No i chciałem być też jakimś survivalowcem w przyszłości, bo tak to właśnie było. Kiedy interesowałem się survivalem, jakoś wplotło się to pasja taka żołnierska, bardzo się zacząłem interesować bronią palną i nagle bardzo zachciałem być żołnierzem już. Swoje życie całe pomyślałem, że ja będę żołnierzem, że ja będę antyterrorystą i będę miał w ogóle jakieś bronie. No i tak to było. To już nie było tak, jak byłem taki mały. To miałem wtedy jakieś 10 lat.
No i po prostu bardzo chciałem być jakimś antyterrorystą, a później jakimś żołnierzem. Wystarczyło mi po prostu, żeby się strzelać na wojnie, bo się tym bardzo interesowałem. I nawet teraz bardzo lubię bronie w grach, nie w grach. Na ASG jest właśnie, chodzę czasami, myślę, że kojarzycie, to jest kilka odcinków z tego w temat jest tego ASG właśnie. Przez kolegę też trochę się zacząłem interesować tym ASG, no i chodziłem wtedy dość często, tak się strzelanki takie małe robiliśmy. W końcu ja sobie kupiłem pistolet, który też na jakimś odcinku macie. Później od kolegi odkupiłem taki replikę karabinu, później ja sobie kupiłem replikę karabinu, no i teraz to już mniej chodzę na to o wiele. Po prostu zauważyłem, że ja jakoś się do tego nie nadaję, bo jak idę na taką strzelankę, to ja przez całą strzelankę, która trwa tam prawie cały dzień, nikogo nie uda mi się trafić, a ja co chwila dostaję, więc pomyślałem, że po prostu na razie sobie odpuszczę, jak będę trochę starszy, to wtedy właśnie może do tego wrócę. W czasie, kiedy się interesowałem tymi strzelankami, znikła mi trochę pasja do łowienia ryb, a poza tym były jakieś zimne dni, bardzo rzadko wtedy jeździłem na ryby, no i trochę już się tym nie interesuję, nawet teraz, ponieważ no już trochę jakby mi ochłonąłem z tego tkarstwa. Pamiętam, kiedyś to cały czas męczyłem tatę, żeby mnie zawiózł na ryby, tutaj, żebym z kolegą pojechał i cały czas bez przerwy o tym mówiłem. A teraz już jest trochę to mniejsze, nadal się interesuję wędkarstwem, ale już trochę mniej, już to nie jest takie moja główna pasja życia, bo kiedyś chciałem być wędkarzem cały czas. Kiedy miałem 4-5 lat, chciałem być pasterzem i hodować owce i kozy. Teraz mi się to przypomniało, dlatego wam o tym mówię. I właśnie bardzo zacząłem się tym interesować, też może nie tak bardzo. Już nie pamiętam tego, no bo wiecie, to było bardzo dawno temu. Pamiętam, że rysowałem codziennie na kartce kozę i owce i taki mały szczegół, to nim więcej tego rysowałem, na każdym rysunku koza miała większe wymiona, więc to było bardzo właśnie ciekawe. Miałem bardzo dużo tych rysunków, całą ścianę czy tam półkę wypełnioną. No i ale byłem mały, więc nie śmiejcie się. W końcu wypożyczyliśmy sobie kozę i owce. Na działce sobie chodziły, trawę zżerały. Mi się bardzo to spodobało, nawet z tymi kozami chodziliśmy na spacer do lasu. Co jest trochę dziwne, bo sąsiedzi byli zdziwieni, bo nagle sobie wychodzimy po ulicy, koza na smyczy i no to może być trochę śmieszne. No i właśnie tak było, takie mam dzieciństwo. Teraz się już trochę pozmieniało, moje pasje są inne. Jest to między innymi granie w gry komputerowe, jak to każdy nastolatek. Upodobałem sobie grę Counter-Strike Global Offensive. Na pewno każdy z was dobrze zna tą grę. Może grał, może nie. Po prostu bardzo mi się to spodobało i nawet mam plan, że mógłbym być e-sportowcem, gdyby była taka możliwość. No i właśnie granie, wszyscy teraz myślą naokoło mnie, że ja jestem jakimś uzależnionym dzieciakiem od grania, który kompletnie nic nie widzi poza światem oprócz grania, może grać po nocach, grać po dniach, no i po części to jest prawda, mógłbym sobie sporo grać, no ale tego nie robię, ponieważ mam jeszcze inne obowiązki. Drugą taką moją pasją teraźniejszą to jest właśnie łowienie ryb, wędkarstwo, nadal jeżdżę na ryby i myślę, że ta pasja nigdy mnie nie opuści. I taką jedną też główną moją pasją to jest właśnie nagrywanie filmów. Też mi się to bardzo spodobało. Szczególnie jak widzę, jak dobrze przyjmujecie moje filmy, do tego bardzo wam dziękuję za to. Trochę już sobie poopowiadałem. Teraz pójdziemy nad staw, na którym zaczęła się moja pasja z wędkarstwem i wam pokażę. A więc to jest właśnie ten staw, na którym zaczynałem łowić. Okazało się, że tutaj już moi koledzy grillują sobie. Janusze dwa przyszły. No więc to jest właśnie ten staw i jak już tutaj jesteśmy, jak już tutaj łowimy, jak już tutaj jest grill, to w takim razie nagram stąd odcinek. Taki trochę łowienie, trochę grill. No ale już niedługo pewnie będzie koniec. Nie wiem, czy coś będzie brało, czy nie. Tam gdzieś jest składki, już go nie będę pokazywał. Tutaj złowiłem swoją pierwszą rybę, a tak naprawdę tam był taki jeszcze rzeczka, która dochodziła, ale już ona wyschła, już jej nie ma od dawna. Tutaj złowiłem swojego pierwszego karasia i się zacząłem właśnie tym interesować. To właśnie tak. Dlatego myślę, że jest bardzo fajnie i zobaczymy, co tutaj jest. Patrzcie, jakie jedzenie mam. Ja tego jeść nie będę. Przynajmniej ja nie będę jeść tego. No otwiera się. O, patrz, co to jest. Krewetki, no.
Mniam. Kiełbasy są, chleb i woda i wszystko. Jedzenie się smaży, ja jestem bardzo głodny. Dawaj, kawa. Będę jadł krewetkę, patrzcie. Taki odważny jestem. Mniam. Dobra, to już wszystko z tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Jeżeli był fajny, zostawcie łapkę w górę. Możecie w komentarzu napisać, co sądzicie o tej mojej, o mnie, co sądzicie. To co wam powiedziałem. Co o tym sądzicie, no tak. Więc dzięki za taką dużą aktywność na moich filmach. Mam nadzieję, że dalej tak będzie. Bo się bardzo z tego powodu cieszę. No i Marka.